W Katowicach rozpoczął się Europejski Kongres Gospodarczy. Potrwa 3 dni. Gośćmi specjalnymi otwarcia byli premier Donald Tusk i przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Paweł Jędrusik. Sprawiedliwa transformacja, ochrona klimatu, a także wyzwania Europy w związku z toczącą się na wschodzie wojną. To tylko niektóre z tematów, jakie poruszono podczas otwarcia tegorocznego Europejskiego Kongresu Gospodarczego. Premier Donald Tusk mówił też o tym, że liczy, że prezydent Andrzej Duda podpisze ustawę o języku śląskim. Mówił również o ochronie środowiska, bo jak stwierdził, to kwestia życia i śmierci i zdrowia naszych dzieci. Zdecydowanie lepsze efekty osiągniemy poprzez zachęty i takie autentyczne współdziałanie wszystkich od samego dołu, niż poprzez wyznaczone i wymuszane procedurami czy administracją cele. Nikt w Polsce nie kwestionuje potrzeby ochrony klimatu, naprawdę. Znaczy prawie nikt. Z kolei były premier Jerzy Buzek podkreślał rolę Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. Zwracał uwagę na konieczność zachowania we wspólnocie spójności społecznej i gospodarczej. Fundusz Sprawiedliwej Transformacji, który obowiązuje od kilku lat, powinien być zdecydowanie kontynuowany. Dla tych 60 regionów w Unii Europejskiej, które mają szczególnie trudno, bo jest nadal pytanie, czy naszym obywatelom, Europejczykom, ta transformacja przyniesie dobrobyt. Jednym z najważniejszych gości na tegorocznym kongresie była Ursula von der Leyen, kandydatka na stanowisko przewodniczącej Komisji Europejskiej, która mówiła o wyzwaniach związanych z toczącą się za wschodnią granicą wojną. Podkreślała także, jak ważne są czerwcowe wybory do Europarlamentu. Te wybory głównie mają na celu przeciwstawienie się wrogom, którzy czyhają na nas na zewnątrz, starają się nas rozerwać, ale także musimy walczyć z marionetkami, które chcą nas podzielić od wewnątrz. Chodzi tu bowiem o ochronę naszych wartości, o praworządność, o wolność mediów. Co oznacza, że w końcu chodzi także o naszą demokrację, o bezpieczeństwo i dobrobyt w tym świecie, który staje się coraz bardziej niestabilny. Gdy w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach rozważano na temat przyszłości, przed rolnicy mówili o teraźniejszości.